zjawiska i granice. Słoneczko pokazało, swoją... O, ma tutaj. I dwa na powietrze, a i wpadnij tam, tak. Jeśli próbujesz uchlapać, to będzie to twój drugi. Tak jest. O, no popnąłbym cię, ale... Nie! Panorama czy film? Jeszcze gorzej. Wstajemy i tak otwieramy, że będzie na fajną ankietkę. Już właśnie, ale ona tylko biega w temu, bo ona chyba tu na jakimś idzie, żeby też tam czy na przykład chce się wtedy zbawia. Więc wykorzystywano te tereny pod pasterstwo. Owce na lato były przeganiane jeszcze wyżej, no to górskie ale teraz zobaczmy tam stronę czerwonych biorków, tutaj mamy rany odchodzące od strzelniaka i tam na samej górze już nie Wiatrak złamał, to całe lasy zostały wyłamane. Czyli zdrowe drzewa zostały, położyły się, nie? I one leżąc umierały. Tam w Dolinie Kościeliskiej postanowiono te drzewa wydobyć i przerobić na coś tam, nie? Ale są miejsca, gdzie tych lasów nie posprzątano, nie? Popatrzcie też na drugie zbocze. Tu jest taka... Popatrzcie tutaj na tą turnię. Z boku już jest las, drzewa, które wiatr nie wyłamał, już brązowieją, nie? I te korniki z tych drzew, które uschły na dole,
Zgryzają się w zdrowe drzewa. Poczekajcie jeszcze, chodź do przodu. Przez od granicy teatru, czyli spod regli, aż po główną granicę tatrzańską, czyli przez tą oś, która tworzy jakby cały łańcuch tatrzański. I Dolina Majlunki jest najmniejszą ze wszystkich dolin takich w Tatrach. Tutaj przed nami mamy stoki, to się nazywa Wielka Turnia, ale tam troszkę głębiej jest Mało Łącznia. No to miałam dobrze. Nie no, poczekaj, ja mam. Ja cię wróciłem za górkę. Ty zdjęcie zrobisz. Prześlę ci sobie zdjęcia. Dlaczego pójdę? Ja też ty tam weź. No robisz ci sobie zdjęcie. To nie fair. Ale to... Będziemy co się robić, bo... Dawaj, środek, skakuj, giergamy. Ja się bez spadnie skoduj, będzie. O, wpadło, ale... No, nie wpadło. Nie, nie na ten... A no. Jak ci będzie w środku? Dawaj, Tygrys! Brawo! Nie, normalnie tajdę. O, weszła w środek, dobrze, jak ty gryz. Musiałem cię skoczyć. Biola w środek, No, który nie umie skakać, to nie jest tygrys. Tam ten, do jego syna, jakby przy punktu. O nie, ja to robię. Thank you.
kreską pomiędzy tymi dwoma krajami. Są górami równoluźnikowymi, czyli ciągną się takim długim, wąskim łańcuchem, jak taki wał, prawda? Nie są ułożone w ten sposób, w ten sposób, w ten, tylko tworzą taki pojedynczy, podłużny pas. I teraz mówiłam wam, że Tatry się dzielą na trzy części. Zachodnie, wysokie i bielskie. Jak się otworzy, na przykład ja mam chyba jeszcze stary podręcznik do mojej geografii z liceum, jest napisane, że Tatry Zachodnie składają się ze skał osadowych, a Tatry Wysokie ze skał granitowych, krystalicznych. Bzdura. Słuchajcie, podręczniki kłamią. To jest taki bardzo utarty schemat, bo budowa Tatr wcale się nie ogranicza na wschód, zachód, tylko Tatry są zbudowane północ, południe inne skały, tu gdzie jesteśmy, północ, inne skały, czyli w ten sposób. I w Tatrach Wysokich, i w Tatrach Zachodnich spotkamy skały krystaliczne, granitowe. I w Tatrach Wysokich, i w Tatrach Zachodnich spotkamy skały wapienne. I teraz tak, słuchajcie. Jak to się stało i jak w ogóle ta budowa geologiczna Tatr wygląda? Musimy się trochę cofnąć w czasie, dosyć sporo. Jeszcze przed dinozaury, bo jakieś 300 milionów lat temu. I wyobrazić sobie, że tu, gdzie stoimy, był ocean. Mniej więcej na tym terenie, tu gdzie są te wszystkie skały, był ocean i to bardzo głęboki. Ludzie zajmujący się historią naszej planety nawet go nazwali oceanem Tetydy, więc w tym miejscu było bardzo dużo. Mamy się tak, żeby się zmieścić w kadrze. Nie, jeszcze. Idźcie, tak, bo ja na ten. Do przodu. Hej! Siłę miała, tylko że czasem krótkie misje przeszkadzały jej zasuwać za innymi. Więc kiedyś się też zbliżowałem, gdy miałem z nią iść na końcu, wziąłem ją, rzuciłem sobie na plecy i zacząłem jeść. To jaką wtedy mi tak, dziewczyna wam sobie zrobiły. Że ja im każę nosić zdjęcia, ten, rzeczy. Tamtąd to noszę. Doliny Kościeliskiej. Natomiast w Nowym Targu łączy się rzeka Czarny Dunajec z rzeką Biały Dunajec i powstaje rzeka Dunajec, na której odbywają się te słynne spływy tratwami, o których pewno słyszeliście. Te skałki, które widzicie za nami, tam z lewej strony mojej w tej chwili, to się nazywają Siwiańskie Turnie. Bardzo ładne skały, bardzo strome, takie płaskie skały, ostre ściany. A za nimi jest Słowacja. To co wam mówiłem, za nimi jest Słowacja. W górnej części. Ale właśnie ma, a masz nas na taki swój baner miasta, czy nie? Nie mam. Nie kupił Snap Geo. Co? No Snap Geo to jest ten. Nawet nie znam tego słowa. No nas na plecie jest coś takiego, że grabek nie. Hello, it's me. Ale ty mi poprawiłeś. Nie było widać. A ja nie wiem. Nie było.
12,5. Co? Bo 13 zdjęć na osobę. Chyba robią mi właśnie film. Musisz zrobić coś fajnego, cienki. Proszę się nie chować. Zanim coś zjemy, pamiętajcie, żeby wyciąć rączki, dobra? Byłoby, żebyśmy się trzymali, ale... Jak pójdzie pierwszy, no to już. Idziemy tempem najwolniejszego, przynajmniej w teorii. Tu jest wina. Mam 10. A ja każę. Całe 12.
Co? Należy do najpiękniejszych i najkolorowszych owadów. Trudni się. Tak.
Ile żyje motyl? Parcie na szkło. To może teraz... Ja tego nie zapiję. Jesteśmy na Kopieńcu, ale tym razem nie pozdrawiamy Julki, gdyż jest ona z nami! Ja pozdrawiam. Z Kopieńca. Widok na piękne Tatry. Straszny tłum tutaj. Trochę. W ogóle strasznie dużo dzieci. Helio, zrobisz tam? I w ogóle czuję, że będę mieć. Z ziemniakami. I po podrakoniem dojdziemy właśnie do schroniska. No myślę, że w schronisku będzie trzeba zrobić 15 minut przerwy na jakieś tam toalety i inne takie. No jak ktoś będzie pilnie potrzebował, no to jak dojdziemy gdzieś tam w krzaki, zobaczymy te góry. Właśnie Bystrą, Starorobociański, Jarząbczy. Natomiast teraz właśnie widzimy Czubik. Tam dalej za Czubikiem jest taki szczyt oświetlony z takim, na lewo od szczytu z takim brązowym jakby usypiskiem łopata. Na prawo od niego, jakby na drugim planie, Wołowiec, tak w połowie w cieniu, znaczy sam jeszcze w cieniu, później kawałek słońca, znowu cień, pasę Wołowca i właśnie na Wołowcu. Gdzieś tam daleko przed nami właśnie, w sumie już po lewej stronie Orawa, po prawej Podhale, a tak zwane Niżnie Podhale. No jak później popatrzymy w tą stronę, jak się kończą Tatry, najpierw są takie pagóry, to pasmo Głupałówców, Wieczorowskie, widać nawet Głupałówkę. Jak tam popatrzycie, można wypatrzeć na jednym z tych pierwszych pagórów. Pozdro, zbieramy pokemony. Początek